Czy my unikniemy odwiertów na otwartym morzu i na morzach szelfowych? No tutaj będę sceptyczny. Myślę, że tego się nie da uniknąć. Jeżeli przyjmiemy jeszcze, że właścicielem ogromnego obszaru akwenu Arktyki, o którym tutaj wspominaliśmy, jest Rosja, to nie sądzę, żeby tam było możliwe, aby względy ekologiczne zablokowały ekspansję Rosji na te obszary, jak tylko będą się wyczerpywać złoża syberyjskie, ponieważ ropa, węglowodory to jest być albo nie być ekonomii Rosji. A ja jeszcze chciałabym odnieść się tutaj do Morza Północnego. Nie dalej jak w tym tygodniu dziennik Financial Times opublikował raport z inspekcji, które były przeprowadzone właśnie na platformach wiertniczych na Morzu Północnym. I okazuje się, że na 23 przeprowadzone inspekcje, 11 wykazało, że na platformach tych dochodziło do pewnych nieprawidłowości. Więc ja nie byłabym tutaj taką optymistką, jednak nie kierowałabym się w kierunku zwiększania bezpieczeństwa poprzez zmianę procedur. Ponieważ ten czynnik ludzki, o którym Pan wspomniał, tutaj akurat był w przypadku Exxon Valdez była to ewidentna wina kapitana. W przypadku platform wiertniczych to też mogą być zaniedbania związane z czynnikiem ludzkim. Ale jeśli już teraz raporty pokazują, że prawie połowa inspekcji wykazała pewne nieprawidłowości, to chyba zasadne jest postawienie sobie pytania, czy jesteśmy w stanie wprowadzić takie procedury, które zapewnią nam bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa na platformach wiertniczych? Ja otóż myślę, chyba to nie jesteśmy. To właśnie tak. Chciałbym tak troszeczkę z jednej strony zaoponować, żeby pewne działania, które moim zdaniem nawet nie powinny się nazywać wykroczeniami, brakiem procedur, to trzeba jasno nazwać. To jest w zasadzie działalność przestępcza. Jeśli ona do tego doprowadza, że ona ma charakter optymalizacji dochodów, bo to od razu bardzo pejoratywnie wskazuje na biznes. Jest to tak naprawdę nie do końca prawda, bo można by w taki sam sposób optymalizację dochodów nazwać pranie pieniędzy. Są to przestępstwa. Są organizacje międzynarodowe, europejskie, które w zasadzie bardzo często nic innego nie robią, tylko cały czas myślą na temat nowego prawa, nowych regulacji różnych. One się czasami odbijają na nas bardzo niesympatycznie. Uważamy, że w tej chwili to, że w Polsce się dzieje źle, to niektórzy uważają, że to jest dzięki Unii Europejskiej. No tak my nie myślimy, ale wydaje mi się, że tutaj nie musimy szukać jakichś nowych organizacji. Są międzynarodowe organizacje jak typu Greenpeace, które mogą występować z tego typu inicjatywami, to powinno być przedmiotem jakiegoś, nie wiem, specjalnego organu, który tam zostanie usadowiony, który ustanowi to prawo. Ja nie widzę sprzeczności między biznesem a środowiskiem, a ekologami. My uważamy, że należy to przestrzegać, respektować. Wydaje mi się, że to nam uwidoczniło ten wyciek w Zatoce Meksykańskiej, do czego możemy doprowadzić. Możemy doprowadzić tak naprawdę do katastrofy, która zniszczy naszą kulę ziemską. To jest możliwe. Pan tu wspomniał, że wyciek mógł się nie skończyć. Ja się akurat na tych zagadnieniach nie znam. Nie wiem, jak długo, ile tam tego mogłoby być, ale być może całe to złoże mogło spowodować na jakieś totalne zniszczenie całego oceanu. Być może to jest możliwe. Z tego, co wiem, były dodawane specjalne substancje w ogromnych ilościach, po to, żeby właśnie spowodować dyspersję kropel, po to, żeby mikroorganizmy mogły sobie lepiej poradzić z tym zanieczyszczeniem. No bo są oczywiście bakterie, które wykorzystają ten organiczny surowiec do swojego metabolizmu i dzięki temu go zutylizują. Natomiast jest oczywiście druga strona medalu, ten dyspersant, są to związki powierzchniowo-czynne, chemikalia, które mogą być same z siebie toksyczne. Także wprowadzamy, próbując ratować ekosystem, wprowadzamy do systemu nowe substancje. No i pytanie, jak to wszystko tak naprawdę będzie w tym ekosystemie działało, tego nie wiemy. Na pewno nie będzie to obojętne. W długofalowym terminie może rzeczywiście się okazać, że jest to duże spustoszenie. Tam się zaburza łańcuch pokarmowy w ogóle. Też jest tak, że to pani mówi o żółwiach, o ptakach. To oczywiście są bardzo spektakularne. Natomiast fauna to jest i flora to jest coś więcej. I może się okazać, że pewne gatunki nie będą miały czym się odżywiać, dlatego że zabiliśmy coś dużo mniejszego od nich. I to jest problem, tak? Czy teraz obawialibyście się Państwo jechać na wakacje nad Zatokę Meksykańską? Ja na pewno tak. Nie pojechałbym tam. Zresztą po co się narażać? Zrobiłbym sobie analizę ryzyka i prawdopodobnie nie. To prawda, można jechać gdzie indziej. Daleko.
Czyli tutaj pokaz... Bardziej może dba o środowisko naturalne, a takich przykładów mamy sporo. Nie, myślę, że tam ciągle jest jeszcze obszar wielkiej pracy, pracy sprzątania, więc no, myślę, że to jest główna przyczyna, dla której no, no trzeba zobaczyć, mówię, naprawdę, to zgadzam się w zupełności. To jest tak skomplikowany ekosystem, że nie wiemy, co tam tak naprawdę będzie, więc w chwili obecnej jest wielkie sprzątanie. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć przede wszystkim może dla siebie, dla Polski? Dla mnie to, co się zdarzyło, tak jak wspomniałem, ma charakter przestępczy. Należy myśleć, co zrobić, żeby tego typu działania, które mają charakter przestępstw dla ludzkości, się nie zdarzały. Uważam, że nie powinniśmy się cofać w naszym postępie. Oczywiście powinniśmy go w sposób, tak jak pan powiedział, zrównoważony, taki to sensowny prowadzić dalej. Natomiast byłbym daleki od tego, żeby no, winić na przykład technologię za tego typu zdarzenia. Po prostu tu jest czynnik ludzki, mi się tak wydaje, i rzeczywiście trzeba to przeżyliśmy już winie nie maszyn za nasze nieszczęście. Jeśli ja bym mógł powiedzieć, co ja widzę jako ten zasadniczy problem i wyzwanie. Oczywiście zgadzam się, czasami nie sposób przewidzieć czegoś, co jest nieszczęśliwym zbiegiem iluś tam czynników, ale najważniejszym wyzwaniem, jaki stoi chyba przed nami, to wyzwanie leży na styku ekonomii i polityki globalnej. Cóż z tego, że w Unii Europejskiej świadomość ekologiczna rośnie czy będzie rosła? To, co pani powiedziała, że inspekcja na Morzu Północnym wykazała ileś tam niedociągnięć, ale fakt, że się ta inspekcja odbyła, jest wielce budujący, że jednak ktoś ma prawo wejść, stwierdzić, co się tam dzieje, skontrolować i nakazać zmiany, że istnieje ciało odwoławcze, istnieje ktoś, kto nad tym panuje. A przecież Unia Europejska to jest tylko część świata. Dowiedzieliśmy się, że w Zatoce Meksykańskiej te reguły były daleko mniej ortodoksyjne, tak to nazwijmy, a przecież ropę będzie się wydobywać u wybrzeży Afryki, u wybrzeży Azji, u wybrzeży Arktyki i jakie tam standardy zostaną zastosowane, jak tam będzie wyglądać inspekcja, prawda, która dokona się lub nie. To są pytania kluczowe, ponieważ my możemy w jakimś regionie na poziomie świadomych społeczeństw Europy postulować, dawać dobry przykład i to powinniśmy robić. Ale myślę, że ciągłym wyzwaniem pozostaje to, co nazywamy z jednej strony globalizacją, a z drugiej strony świadomością ekologiczną, ale w wymiarze znacznie, znacznie szerszym niż Europa, w wymiarze światowym. No, dla mnie konkluzja wynikająca z całej tej naszej debaty jest taka, że no, niestety cały czas w interesie koncernów paliwowych jest utrzymywanie nas w przekonaniu, że jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych, jesteśmy uzależnieni od ropy i nic nie da się z tym zrobić. Jest to zupełnie błędne przekonanie. Jest coraz więcej analiz ekonomicznych i gospodarczych, które mówią o tym, że czyste technologie są w stanie zapewnić nam wystarczającą ilość energii, żeby nasza gospodarka mogła się rozwijać. Mamy do dyspozycji czyste technologie, mamy odnawialne źródła energii, mamy bardzo wysoki, zwłaszcza w Polsce, mamy bardzo wysoki potencjał w efektywności energetycznej i o tym cały czas zapominamy. Polska do tej pory nie przedstawiła na przykład Komisji Europejskiej planu, jak ma zamiar osiągnąć swój cel zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, dlatego że ten problem jest cały czas ten sektor jest zupełnie marginalizowany i dopóki my jako ludzkość będziemy tkwili w takim przekonaniu, utwierdzani przez koncerny paliwowe, że nie możemy zmienić naszego podejścia do wykorzystania energii, to tak długo będziemy niestety musieli borykać się z takimi problemami, jak decydować o tym, czy takie środki bezpieczeństwa podjąć, czy takie. Natomiast myślę, że jedyne rozwiązanie tkwi w takiej rewolucji energetycznej, w tym, żebyśmy zaczęli w końcu działać na rzecz zastosowania czystych technologii. I to jest możliwe. Wiele krajów produkuje energię z odnawialnych źródeł, wiele krajów redukuje emisje, wiele krajów działa na rzecz przyszłych pokoleń. A niestety w naszej takiej polskiej świadomości cały czas tkwimy w przekonaniu, mamy spore zasoby węgla, musimy wykorzystywać ropę, więc stąd dajemy przyzwolenie, nawet takie mentalne, na to, żeby dokonywać kolejnych odwiertów w obszarach, które są bardzo wrażliwe na jakiekolwiek katastrofy ekologiczne. Natomiast tutaj leży problem. My powinniśmy zmienić nasze podejście i posłuchać tych ekspertów, których zdanie jest w tym momencie lekceważone.
Edward Stern, który był ekonomistą Banku Światowego, mówi o tym, że my musimy zmienić nasze podejście, my musimy zacząć korzystać z czystych technologii, bo świat nie ma innej ścieżki rozwoju, jak tylko podążać w kierunku czystych, odnawialnych źródeł energii i korzystania z tych technologii, które nie szkodzą środowisku naturalnemu, bo niestety paliwa kopalne się kończą. Nie wiemy, kiedy zacznie zmniejszać się ich wydobycie, ponieważ każda gospodarka chce się rozwijać. I słusznie, powinniśmy się rozwijać, ale powinniśmy myśleć o tym, żeby ten rozwój, tutaj padło już to stwierdzenie, następował w sposób zrównoważony. A tego niestety wydobycie ropy w różnych zakątkach świata nam nie zapewni. O tym, co się wydarzyło w Zatoce Meksykańskiej, dzień po dniu będziecie Państwo mogli zobaczyć na Discovery Channel w najbliższą sobotę o godzinie 19:00. Discovery jako jedyna telewizja od początku tej katastrofy była obecna w centrach kryzysowych i filmowała wszystko dokładnie, co tam się wydarzyło. Śledziła to, w jaki sposób zapadały decyzje. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę i Państwa zapraszam do Discovery Channel o godzinie 19:00 w najbliższą sobotę. Dziękuję bardzo.